Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii miała na celu, aby środowisko naukowe, środowisko biznesowe oraz administracja państwowa i samorządowa mogły się spotkać w jednym miejscu, wymienić doświadczeniami i wiedzą w zakresie problemów, wyzwań, które dotyczą geologii inżynierskiej, budownictwa oraz zagadnień dotyczących z badaniem środowiska geologicznego. Konferencja jest bardzo udana, przyjechało wielu specjalistów geologii inżynierskiej z całej Polski. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i to się dzieje. Być może konferencja powinna się odbywać częściej, dlatego że problemów do omówienia jest bardzo dużo. Pewnym uzupełnieniem pewnie w następnych edycjach tej konferencji byłoby może zorganizowanie workshopów dla studentów geologii, z których mogliby spotkać się i czerpać doświadczenie od specjalistów pracujących w terenie. Konferencja według mnie zorganizowana jest znakomicie. Sama tematyka konferencji również myślę, że wpadnie w gusta tutaj wielu osób. Nie tylko takich uznawanych z uczelnią, ale również z firmami i zarówno geologów, geotechników, jak i typowych inżynierów konstrukcji, gdy każdy znajdzie coś dla siebie. Wyjątkowością tego wydarzenia było to, że mogliśmy zorganizować międzynarodowe warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele z europejskich geotechnicznych instytutów badawczych oraz przedstawiciele europejskich służb geologicznych w grupy eksperckiej Urban Geology. Sympozjum organizowane przez PIK to miejsce spotkań branży z osób geologii inżynierskiej. Spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o nowinkach technologicznych i m.in. danych geologicznych. Trzyletnia częstotliwość spotkań jest jak najbardziej okej, ale myślę, że osoby z branży chciałyby się spotykać częściej. Za 3 lata zamierzamy zorganizować kolejną edycję współczesnych problemów geologii inżynierskiej. Będą one na pewno dotyczyły problemów i wyzwań, które się pojawią w przyszłości. Na pewno zostaniemy w duchu transformacji energetycznej i na pewno będzie intensywnie, międzynarodowo i interdyscyplinarnie